tutaj jest wiele elementów, które robiły wrażenie. No, na pewno solistka niesamowita. Niesamowity instrument, niesamowita gra. Pan Herewehe to jest też klasa. Nie mówiąc o tym, że orkiestra niesamowita, piękne brzmienie. Bardzo mi się podoba. No, jako muzyk szkoły muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, to jestem pod dużym wrażeniem. Nigdy nie słyszałem jeszcze takiego pięknego wykonania Schuberta. Wrażliwość. Przede wszystkim myślę, no, że Brahms, dla którego tutaj przyszedłem przede wszystkim, no, uważam, że to jest najpiękniejszy koncert skrzypcowy w historii, a to, co mieliśmy okazję dzisiaj słyszeć w aparacie wykonawczym, jak i brzmieniowym, mówię o skrzypce, o skrzypaczce, no to było mistrzostwo świata. Znam kilka wykonań i to było coś niewiarygodnego. Walczyłem ze wzruszeniem. No, przede wszystkim wspaniała i w pewnym sensie nowa interpretacja koncertu Johannesa Brahmsa. To znaczy takie odrdzewienie tego mitu, który mówi, że Brahms to ciężka muzyka i niestrawna. Przede wszystkim solistka, dla niej specjalnie przyjechałem. No, jestem jej ogromnym fanem, ogromnym. Świetna propozycja, że takie koncerty i tacy ludzie przyjeżdżają do nas. Powinno ich być ich więcej.